Dobrze, że kliknąłeś na ten tiramisu z kajmakiem i mango, bo on jest pyszny, prosty i szybki do zrobienia. Kroję mango w taką dosyć grubą kosteczkę. I delikatnie teraz pogrzeję właśnie naszą kostkę z mango w środku taką masą kajmakową. Masa kajmakowa może być sprzedawana jako masa krówkowa. Mam pies z tyłu, który chce wchodzić do domu. Ej, mała, jesteśmy na plan, co ty robisz? Mila! Była na spacer i wraca po prostu. Chodź, ej, wiem. Chcesz pracować z nami? Chodź. Wiem. Dobrze, wracamy do przepisu. Na dobrą sprawę, jak nie masz taką masą krówkową, to wystarczy po prostu delikatnie rozpuścić w środku śmietany, na przykład krówki. Dobrze, masło się rozpuścił. Dodaję do środka dwie łyżki masy krówkowej. Mieszam. I teraz błyskawicznie dodaję do środka nasze kostki z mango i od razu wyłączam ogień pod spodem. Potrzebujemy teraz właśnie oddzielić białko od żółtko. Delikatnie otwieramy i zbieramy najpierw białek. Dodaję żółtko tu i białko od razu do tej miski. I znowu powtarzam tą czynnością. I teraz będę obijał właśnie żółtko delikatne. Dodaję troszeczkę cukru, dosłownie jedną łyżkę. Czyli na dobrą sprawę zrobię taki kogel-mogel. Mam tutaj pół kilograma mascarponu. Będę dodawał kajmak do środka. I zobacz, na dobrą sprawę, pamiętaj, że kuchnia to jest wielka zabawa. Mogliśmy tak zrobić, że zamiast używać właśnie tą masą kajmakową, mogłem używać masą makową na przykład, której używasz czasami może do makowca. I z pomocą ciepaczką mieszam. O, uwielbiam to. To jest pyszne. Pobiję teraz białka. Pamiętaj o tym, żeby zawsze dodawać taką serwietkę, taki ręcznik właśnie pod miską. To powoduje, że po prostu będzie to bardziej stabilne. I na początku ubijam dosyć wolno, widzisz? Żeby złamać białko. Coraz szybciej. Aż czujesz, że ta ręka się robi coraz bardziej gorąca. Nie przestajemy. Białko w tej chwili jest tak ubite, że mówimy, że pojawia się taki dziób orła. Tutaj widzisz? To teraz będziemy dodawać troszeczkę cukru w środku, cały czas ubijając. To powoduje, że po prostu będziemy usztywniać białko. Powąchaj, jakie dobre białko. Nie pobudzę ci ten obiektyw. I na początku zrobimy coś takiego. Będziemy dodawać kogel-mogel, czyli naszego żółtko powijane z cukrem, w środku masą kajmakową. Delikatnie mieszamy w takim sposobem, widzisz? I teraz dodam białka do środka. Najlepiej jest nie dodawać całość w jeden zamachem, tylko dodać powiedzmy na 3 razy. Czyli przygotowałem swoją masą kajmakową. Mam przygotowanie właśnie naszą kosteczki z mango i znowu z kajmakiem. Ja polecam cię właśnie mieć taki skrót. Zobacz, ja wziąłem po prostu takie delikatnie ciasteczka. Mogłem używać ciasteczka na przykład też maszlane, ale wziąłem dodatkowo jeszcze do tego troszeczkę czekolady. To będzie kolejny właśnie podsmak, który będzie zawierał właśnie naszego tiramisu. I zrobimy coś takiego. Mega prostą rzecz. 4 pucharze koło siebie. Czyli dodaję na początku, pod spodem, najpierw nasze kostki z dojrzałego mango. Bierzemy pękaw cukiernicze i dodaję masą tiramisu. Na wierzchu teraz od nasze piękne kostki z mango. Jeszcze mi zostało masą kajmakową, teraz dodaję ciasteczka na wierzchu. No i voilà, na dobrą sprawę kończyłem mój tiramisu. Oczywiście muszą to wkładać jeszcze do lodówki, żeby to się ostygło i wtedy wszystko dobrze będzie się to łączyło ze sobą. Coś naprawdę prostego, szybkiego i bardzo dobrego.